Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie w naszym czerwcowym ogrodzie. No a jak czerwiec, a właściwie jego końcówka, no to oczywiście nasz angielski ogródek, który teraz jest gwiazdą sezonu. Kwitną przepięknie tutaj ta limonkowa fala, czy piana, która się wokół nas unosi. Czy mgiełka. No to jest przywrotnik miękki, kiedyś nazywany ostroklapowym. I on teraz ma swoje nie 5 minut, no ale jego 5 minut jest długie dosyć. I, bo naprawdę się można długo nim cieszyć, no i efekt jest wspaniały, nie tylko na rabacie, nie tylko jako element zagęszczający. Wypełniający, taki? Ale on jest świetny, o czym, bo jest taki nieoczywisty, do bukietu. Do bukietów naprawdę warto go stosować. Tak, koniecznie. A jego ozdobą są nie tylko kwiaty, ale właśnie liście, które przepięknie zbierają rosę. I ta rosa wygląda jak perełki. Rosa. Jak diamenciki. A zwłaszcza po deszczu, albo i bez deszczu rano. I teraz właśnie jest taki moment, że jest dwa w jednym, bo są i kwiaty, i rosa na liściach, zwłaszcza tam na tamtym, tam jest jakoś lepiej widać, bo kwiaty są troszeczkę rzadsze. Ci z Was, którzy znają nasz ogródek angielski, mogą doszukać się tutaj pewnych zmian. Będziemy Wam pokazywać nowe rośliny, które dosadziłyśmy po to, żeby przedłużyć sezon, no i dodać koloru, bo przywrotnik jest przepiękny i on gra główne skrzypce, ale no, gdyby był sam przywrotnik, to by było tak trochę nudno. Sadziłyśmy tu wcześniej bodziszki. Już kiedyś był taki odcinek o właśnie bodziszkach w tym ogródku. Podlinkujemy go Wam tutaj gdzieś. Ale są też mniejsze rośliny, równie warte uwagi, jak na przykład przepiękny dzwonek. To jest, mamo, dzwonek Poszarskiego, tak, prawda? Tak, to jest dzwonek Poszarskiego. To też jest taka roślina bardzo często spotykana w ogrodach angielskich, porastająca właśnie różne takie suche murki. Ona zadarnia, ale też może się piąć. I u nas pięknie rośnie u stóp tych schodów, ale wspina się coraz wyżej i wyżej. No i coraz większe kręgi i rewiry zagarnia. I tutaj możecie się uśmiać, bo porosła lawendę, która jeszcze nie kwitnie, ale dzięki temu, że właśnie ten dzwoneczek na nią wszedł, no to jest piękna fioletowa kępa, ale to właśnie dzięki niemu, a lawenda za chwilę zacznie kwitnąć. Nie wiem, czy pamiętacie, ja tą lawendę bardzo drastycznie przycięłam wiosną. Pospieszyłam się trochę, bo zrobiłam to w marcu, kiedy było ciepło, a potem przyszły naprawdę zimne dni i opady śniegu i bardzo się martwiłam, że ona tego nie wytrzyma, no ale jednak odbiła, także ona rośnie, sukces. Ona upewni mnie, ona rośnie w szczelinie między, tak, między tymi kamieniami. Tak, tym wyjęliśmy takim po prostu jeden taki kamień i w tym miejscu posadziliśmy bardzo, bardzo ładnie. Lawendy. Ona jest tu już bardzo, super, bardzo długo, około 10 lat. Nowością w tym ogródku są właśnie te rośliny. Przede wszystkim postawiłyśmy na ostróżki, które są typowe dla angielskich ogródków i rabat.
No i teraz zbieramy i powiększamy tutaj tą kolekcję. Mamy tutaj niskie ostróżki, ale też takie wyższe. I te wyższe, mamo, chyba ładniejsze są, nie? Tak, to znaczy my mamy akurat niskie i średniej wysokości. Odmiany te są, to są Pacyfik na pewno, a jeszcze dosadzimy tutaj wysokie ostróżki. Mm-hmm. Mamy pole do popisu, bo mamy swoje zebrane nasiona. I wysiane, pięknie, mamy i przepikowane, mnóstwo sadzonek, tak. Ale to nawet nie wiemy, gdzie je sadzić. Proszę Cię, powiedz coś o tym, bo to budzi duże zainteresowanie wśród osób, które tutaj się przewijają przez ten ogród. To jest złocień trójbarwny, to jest roślina jednoroczna, ale z tego co wiem, bywa inwazyjna i liczę na to, że będzie się tutaj już później sam wysiewał. Jest dosyć wysoki, bo zobaczcie, ponad metr wysokości. I faktycznie ma różne kolory. To są pierwsze kwiaty to jego, pierwsze, bo pełno pąków, zobacz. I czekam. Pełno pąków. My pokazywałyśmy Wam odcinek wiosenny o pikowaniu właśnie tego złocienia. On jest popularny w Japonii i liście ma jadalne, ale ja spróbowałam i już pisałam Wam na Instagramie, że smakuje, jakby się perfumy zjadło, nie dla mnie to. Daje ładny kolor, taki żółty i łączy właśnie te kolory ładne. Fioletowe, różowe, niebieskie, które my tutaj wprowadziłyśmy, jest fajnym takim połączeniem z tym właśnie przywrotnikiem. No i będzie kwitł długo. A co my tu właśnie jeszcze mamy? Poza ostróżkami posadziłyśmy tutaj kępę piękną szałwi. To jest szałwia omszona Caradona. Caradona, tak. I posadziłaś, widzę, ten przetacznik. Przetacznik tutaj się czuje bardzo dobrze. Tak. I przede wszystkim, no, powiedz o cudnym bławatku. To jest haber. Miał być haber niski, biało-różowy. Jest biało-różowy, niebieski, a w innych miejscach też z tego siewu jest nawet tylko niebieski. Ale wybaczam mu to, bo jest po prostu piękny. Z tym, że no błąd taki, że posadziłam go na brzegu rabaty, no bo miał być niski. No i to nie jest mój błąd, tylko producenta. No ale to już... I tak się cieszę, że pięknie kwitnie. I jeszcze tutaj, słuchajcie, jest tak... takich, jak to powiedzieć, pąsowych kwiatach. Tak, purpurowy. Przepiękna firletka o srebrnych liściach. Ona też się będzie sama rozsiewać. Jest rośliną dwuletnią albo krótkowieczną byliną i pięknie tutaj, zobaczcie, jak ona podbija tym kolorem. A jest cała w pąkach i dopiero zaczyna swój show. To wszystko razem wygląda po prostu super. Mamy nadzieję, że się zrobi taka łączka i te motywy będziemy jeszcze gdzieś tam zaganiać. I powtarzać, żeby właśnie więcej się tu działo i było więcej koloru. Na zakończenie chcemy Wam pokazać przecudny jaśminowiec. To jest jaśminowiec panieński o kwiatach półpełnych i naprawdę bardzo dużych. Ogromnych. Ogromnych. No zobaczcie, jak one wyglądają w porównaniu. Pachnie też przyjemnie. Pachnie. Nie tak intensywnie nie jak tak Bel Etoile, ale też bardzo, bardzo ładnie. Jeszcze jest przed nim długi okres kwitnienia. Zobacz, ile ma pąków. Patrz, ma pąki. Super. Także on bardzo długo kwitnie, no i po prostu jest przecudny, przecudny. A widać go dzięki temu, że zostały tu wycięte dzisiaj dwie wielkie krzewuszki, które się zestarzały. Tam, myśmy na wiosnę częściowo odmłodzili z Łukaszem, pokazywaliśmy Wam, wycinaliśmy część pędów. Dzięki temu, zobaczcie, odbiły te krzewuszki, zaczęły wypuszczać młode pędy, więc te stare można było teraz właśnie wyciąć i będziemy je od nowa formować, także nawet ogromne stare krzewy cięciem możecie dać im nowe życie po prostu. Nie bójcie się ciąć, pamiętajcie, że wskazówki dotyczące cięcia i odmładzania krzewów i drzew ozdobnych i owocowych znajdziecie w naszych książkach z serii Szkoła Cięcia. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę.
To już koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszamy na kwadrans zaradnego ogrodnika. Jeżeli podobają się Wam nasze wskazówki, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia.